Siema wszystkim, witam ponownie. W końcu dostaliśmy szmal za hejst. Nie jestem już skończonym gołodupcem jako Michael. Także jest dobrze. Idziemy teraz do tego typa z FBI. Po tym jak Trevor wbił nam na chatę po 10 latach. Nie, co to? Przecież ja w ogóle nie robię napadów żadnych. Co ty, gościu? Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Cause you called it, motherfucker. Aha, on jeszcze nie wie. You called it. To jeszcze lepiej. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if not when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. Za sam hejs dostałem w sumie więcej niż się spodziewałem, bo około bańki. Także poszedłem na małe zakupy. Dokładnie to kupiłem MK i Uzi. Także w końcu mam z czego strzelać. Snajpy na razie wywalone. Będzie git. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years. O, za śmieć. Teraz będzie mnie wciągał w jego własne problemy. I made your career. Well, and we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. O, ale to jest problem. Jego problemy są teraz moimi problemami. Jeżeli ten dzban straci karierę, to nasz też wsypie. Znaczy nie osobiście, ale wsypie nas FBI. He has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Oh, the śmieć. I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I to jeszcze nie jest klasyfikowany jako ten typowy bad guy, którego będziemy się mogli pozbyć. John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. No, a teraz posłuchajmy sobie o dolegliwościach Michaela. Probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken cap. No, czytają z niego jak z otwartej księgi. Dobra. Naciśnij. Jak to było? LMB, żeby się obudzić. LMB to jest angielski skrót, ale chuj. Polski mi nie przychodzi do głowy. LPM, o. Mam już jakąś klamkę? Nie, skąd by miałbym wyczasnąć? No, tak w sumie to średnio. Jakieś tam ubranie miał, to klamka by się może znalazła. Nie, jednak nie. Ale za to widzę, gdzie jest moja klamka, a jest ona dokładnie tutaj. No, trochę się płeźnie zgadza, to chyba nie to. Szukaliśmy jakiegoś typa. No, nie można oceniać trupów po ewidencji. Bywa i tak. Utrudnia sytuację, utrudnia sprawę. Definitely not your guy. Okay. Aha, a to był jego tak przy tym. To jest dobre. To jest dopiero dobry temat. Dobra, dawaj tę klamkę. Zero świadków. Nikt nie może być świadkiem mojego zmartwychwstania. A pokażesz się czy nie? O Jezus, co to był za lag? Aha, a ten w ogóle dziwnie dostał. Wygląda jakby dostał... Nie, nie dostał heada. Musiał dostać w klatę. Wysoko w klatę. Ale się zawiesiłem na zwłokach. Dobra, można i tak. Trochę dziwne rozpoczęcie misji. Nie ma co.
want the fuck out! Brutalna śmierć. Trzy peski w jajca. Mam co lepszego? Tylko shotgun. A to jebać. Oła. Dorem się pokazał teraz skillem. Z 3 metrów, czy tam 5 metrów, 3 strzały koło głowy. Ten miał za to Uzi. Znaczy nie Uzi, tylko MP5. Trochę lepiej. Dobra, zielona kropka to zapewne będzie moja broń. A... Albo nie? Nie, wiem, nieważne. Okaże się. W każdym razie są dwie, więc pewnie obydwie trzeba będzie zebrać. Tu mamy jakieś dziwne lagi w miejscu, które jest typowo zrobionym dla kampanii, a normalnie się nie do niego wejść. Nie wiem, czy oni coś zepsuli w patchu, czy o co chodzi. To nie byłoby to nic nadzwyczajnego. Zaczęli naprawiać tak bardzo, że zaś coś zepsuli. Tak, to tylko nieporozumienie. Ja jestem tylko jakimś randomowym typem, który przyszedł zobaczyć tam czyjegoś trupa i zmartwychwstał przy okazji. Właściwie w odwrotnej kolejności. A nie, tu jest okno, a tam jest moja broń. Dobra. I armor randomowy. Jest. Jest moja broń. Akurat nią w samą porę ją kupiłem. Akurat na misję, w której nie mogłem jej korzystać z niej. Ale dobra. Bywa i tak. Mojego autka na pewno tutaj nie będzie. No jak? To wbijamy do tego. Wygląda na szybsze, a na pewno szybsze odsuwa. Dobra. Bez co połów, lecimy do kanałów. Nie ma się co pieprzyć. Są na tyle blisko, że nie ma co szukać jakiejś innej opcji ucieczki. Teraz tak, gdzie jest ten wjazd? To jest tylko wyjazd. I bardzo krótki. Natomiast tam jest tunel właściwy. Podoba mi się ten celownik z singla. To pewnie mówiłem, ale ta kropka jest taka fajna, mała, mało głowy zasłania, jak się strzela. Spoko rzecz. Dobra, w sumie powinno wystarczyć. Nawet nie widzę helki w okolicy. No, trzy gwiazdki się jednak chwilę gubią. Też jest w ogóle ciekawe. Widać, że jest trzy gwiazdki, ale z misji, bo nie ma helki nade mną w tym momencie. Mimo tego, że była, więc nie jestem pewien, dlaczego zniknęła, ale dobra. No, czyli dzwonimy do Franklina. Powiadomimy go o szczęśliwej nowinie, pojawienie się Trevora. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Czyli o dobrej nowinie dowie się dopiero na miejscu. A może być i tak. Teraz dzwonimy do tego dzbana z FBI. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Ale przynajmniej fabuła jest legitna. Wszędzie chodzi o pieniądze. Także bardzo realistycznie, jak w realu. Może poza trzema ludźmi zabijającymi, nie wiem, dziesiątki policjantów, nie? Albo setki. Jedno i to samo. Hey, Franklin. A tak ogólnie chodzi o szpal, więc realistycznie. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look,
You remember, I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Tak, a Michael to określił jako byle tam chujowy hejst, z którego cały hajs pójdzie w pizdu na Meksykańca. A teraz Franklinowi się w pale nie mieści, ile on zarobił na jednej robocie. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Yeah. No, czacha paruje. O właśnie, szykuj się na to. Man, I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. Hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Powodzenia. Good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? No i może tak być. Fuck. Może tak być. Ale nie, akurat Franklin z Trevorem się będą w miarę dogadywać, a przynajmniej nie będzie takiego kwasu jak pomiędzy Michaelem a Trevorem. Look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you, big. Now come on, you better take off. All right, man, I'm with you. I'm with you. Ale takie hejsty byłyby tak piękne na online, kiedy przez dwa setupy tak banalny hejst zarabiasz bańkę na osobę. To by było piękne. Zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, ale to by było cudowne. A tak to na pierwszych hejstach było najgorzej. Setupów 5. Hejst dosyć, a może i złożony dla kogoś, kto nie wie, jak go robić. Nie ma od sprzętu, umiejętności w ogóle. I payoff. Kurwa, jaki payoff? Chuj nie payoff. O, Tracy. Tego się nie spodziewałem. Haha, no tak. Take this seriously. Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity. You're such a fucking fuck. You really are. You'll get over it. A do Trevora już chyba nie ma pretensji. Chyba. I hate you. Yeah. No cóż, nie po raz pierwszy to słyszę, Michael. Także spoko. O, pytajniczek. A cóż tu będzie ciekawego? W sumie można by się było przebrać jako Michael, nie wychodzi tak Menel. Żonobójce i jakiś tam... Kurwa chuj wie czym. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, they got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. I grow it myself. No paranoia, no weirdness. Passport to Nirvana. Zero chorej jazdy? Zaraz zobaczymy. Yeah, here you hardly feel it. Yeah, I smoke. Dawaj to Piotr. Zobaczymy jak pierdolnie. It's a pure mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean,
Nie kopię. I mówi to to samo do tego, do smoka stojącego obok. Coś w tym stylu. O, minigun. I alieny, no spoko. I możemy sobie postrzelać z minigana, zanim go odblokowaliśmy w grze. Mam chujowy respawn rate. Zdychają zanim zacznę ten, zanim zdążę się zrespić do końca. A będzie ich tu jeszcze trochę? A tutaj są. Ja mam jeszcze unlimited ammo. A tam jest jeden. W sumie ciekawe co się stanie, jeśli tutaj zdechnie. Bo raczej ciężko byłoby zdechnąć od złego tripa. Że to mnie w sumie ciekawi, czy to będzie fuck up misji, czy co się wtedy, w sumie wtedy stanie. Czy się to zakończy po prostu szybciej. Gdzie on jest? A, zrespił się za murkiem, będzie musiał biec dookoła mapy. Może to ostatni. Ostatni? A tak, czyli zaczyna falować ten obraz. A, to był ostatni. A, nie zdążyłem rozjebać mu stolika. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Tak, bardzo dobra sprawa, zdecydowanie. Nawet mi auta nie ukradli. Jestem pozytywnie zaskoczony. To mi ciekawy pytajnik. Dobra. Wydałoby się jakieś normalne auto skombinować. W końcu. Bo w sumie żadne fajne nie jeździ, jakoś nie mam farta do respienia się Bugatti w tamtym miejscu. Jednym, koło tego drugiego sklepu. Na razie chyba trzeba będzie jeździć co, czym popadnie. Jeszcze jedno by też można było w sumie sprawdzić. Czy można zapisywać, a właściwie umieszczać inną postacią auta w garażach innych. Ja na przykład bym Trevorem wjechał do garażu Michaela jakimś autem. Można by sprawdzić w sumie czy się da. Albo czy się nie da. I co się stało z Bugatti Franklina? Bo pamiętam, że jedno miałem. This burning hunk of love is all mine. Brilliant! Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh! I love it! I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa! Pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So, well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Kurwa, chciałbyś rudy chuju. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why don't you start with me, genius? You got it, Bout. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local. Dobra wiadomość jest taka, że będzie można go zabić na samym końcu gry, bo jest po prostu wrednym chujem. A jeden z najbardziej denerwujących charakterów w tej grze. I did what Agent Norton said.
Then I guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this. O nie, tylko nie to. Znowu kariera. Oczywiście. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. You'll run along, kids. I przez tego jednego Downa odejście z emerytury, pracujemy dla FIB i tak, for real. Can't teach an old dog new tricks. Let's go. Trochę lipa. Tak w sumie. Z jednej strony kryminalista napada na banki i tak dalej, a z drugiej strony pracuje dla FBI. Lipa albo zajebista przykrywka. Jedno z dwóch. Albo oba naraz. Except when closed and opaque suits you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Dobra, wbijamy do tego. Nice car. Taxpayers treating you right. No tak, publiczne pieniądze nie idą na zmarnowanie. Chyba że ma dobre kontakty u bezdomnych. To też jest w sumie możliwe. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him. Tak, to jest mój mechanik, zdecydowanie. Oj, Franklin by chyba nie miał nic przeciwko odwiedzin na chacie jej ciotki, jego ciotki przez G-Menów. Bo coś czuję, że naprawdę nie miałby nic przeciwko. Trevor Phillips. Oh, you're crazy. Oh, zbieramy pełną ekipę w końcu. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K. To będzie piękne. W końcu wciągamy Trevora w roboty. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. O, już tutaj jest. I już Trevor jest Trevorem. Who's that cagey motherfucker, huh? No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you! Hey, T, enough with the faux political bullshit! Franklin, come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't bailed. Whoa. What, am I detecting some sort of, son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen. Piękna relacja. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right. And we do this, and they help us spring Brad. Right? Yeah. We'll talk about Brad later. No Brad tak, no tak. Na pewno wyciągniemy Brada. To bez nice tego, bez wątpliwości żadnych, yeah, Trevor. To mnie nawet sam go wyciągnie. Pojedynkę. Z piachu. Bite me. Let's go. Alright, let's do this thing. Dokładnie, jadę z koksem. Pilotuje? Pilotuje. Dobrze. Dobrze, bo jakby to AI miało robić, to coś czuję, żeby to zajęło wieczność, albo i dłużej. AI ma tendencję do tego, żeby strasznie wolno jeździć, strasznie wolno latać, strasznie wolno robić wszystko. A to absolutnie wszystko. Jeżeli AI jest twoim sprzymierzeńcem, a nadzwyczajne zdolności do wkurwiania zamiast pomagania. Tak czasem zastanawiasz się, czy ideą tego AI było, żeby ci pomagać, czy przeszkadzać. Niżej tutaj, jak? Tutaj. I'll climb back up this rope and strangle you with it. Yeah. Dobra.
Czyli trzeba tak, przytrzymać. To jest najlepszy sposób. Dobra. Już ogarniam. Na kasynie trochę inaczej to działo, ale... Mam przesłanko w toku. Ojojoj. Kurwa, duża ta latarka. Cinema equipment, not surveillance. Grab his other arm. No. Ostatnio robiłeś przy kinach domowych, teraz będziesz robił w czym innym. You think you're impenetrable? Impenetrable? No to ci nieźle teraz penetrują. O kurwa. Actually, fuck the lube. Let's dry dock him. The world thinks you're dead. What the fuck is this? Terminate him! Close this problem right now! Yeah, I can use a little backup here. Get me the station! To jest ta babka, która ten, dla której pracowaliśmy poniekąd na online, w tych pierwszych hejstach. Od niej braliśmy te kody do... Do czego? Do tego laboratorium. I w końcu snajpę fajną dostaliśmy. 50. A nie to gówno, co mieliśmy u Trevora. Dobra, czyli to już? Jedno, nawet ma cena to AI. Znaczy jednego heada na razie wypakował. Dosyć szybko reagują. Chociaż z drugiej strony właśnie wbiliśmy na ich miejscówkę. O, dobra. To 3 razy sztuka. A wrotor trochę bliżej. A w sumie nie trzeba strzelać w heada, to może łatwiej w pilota niż w rotor. A nie, jednak może trzeba. A nie, jakimś cudem trafiłem pasażera. Dobra. Siadł w końcu ten rotor. A, i mogę się przyłączyć na niego. W sumie bardziej efektywne. Nie. Ja latam. Bo to zajmie za długo. Tak, oni pracują dla rządu, my pracujemy dla rządu, wszyscy pracujemy dla rządu, wszyscy będziemy cię torturować, nie ma żadnego wyboru, deal with it. Handluj z tym, mordo. Oj tak, uratowaliśmy cię. Nie ma żadnego problemu. Naprawdę nie musisz dziękować. Nawet nie wiesz, za co dziękujesz, stary. Z deszczu pod rynnę. In bed with the bureau and a new running buddy. Yeah, he's more of a protege. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. No, widać, który kwiruje helikopter. No, w sumie przynajmniej jakikolwiek payoff z tej gównianej roboty. Moje auto nawet mi tutaj podstawili. Jak będzie otwarte, to znaczy, że jest moje i nawet mi je naprawili. Otwarte, to znaczy, że moje. Normalnie pewnie trzeba było szyby wywalać. Dobra. W każdym razie to będzie na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Pamiętajcie, jebać PiS. Elo.